That bitch is for his money, period. Stop it. Welcome to Vegas. You don't know who what love is. What respect. Listen up, I gotta tell you. There is something you should know. Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku Wizy na Miłość i dzisiaj chyba moja ulubiona para, czyli Larisa i Colt. To już, słuchajcie, jest para po przeżyciach i po prostu nie wiem, czy z tego będzie jeden odcinek, czy dwa. Nasi bohaterowie, słuchajcie, Colt, 34-letni mężczyzna mieszkający w Las Vegas wraz ze swoją mamą i kotami oraz Larisa, 33-letnia kobieta z Brazylii, która poznała Colta online, no i przyleciała do Las Vegas, żeby z nim być i w ciągu tych 90 dni wziąć ślub. Colt i Larisa bardzo szybko podjęli decyzję o ślubie, ponieważ już po 5 dniach, które razem spędzili na wakacjach, oświadczył się, stwierdził, że chce z nią być do końca życia, no i ona też ponoć była zakochana, słuchajcie. Więc Larisa przyleciała do Las Vegas i wprowadziła się od razu do domu Colta oraz jego mamy. No i ta mama tu odgrywa tak dużą rolę, że to jest po prostu szokujące, słuchajcie. Oni się non-stop kłócili, Larisa była bardzo zazdrosna, cały czas mówiła, że Colt nie komplementuje jej, ogląda się za innymi dziewczynami, bardzo wiele razy kłóciła się z jego mamą, nie pasowało jej to, że mieszkają z jego mamą, nie pasowało jej, że samochód jest stary, chciała kupić nową kanapę, ale Colt nie mógł robić nic bez pozwolenia swojej mamy, ponieważ działało to w taki sposób, że Colt i jego mama mają wspólną kartę bankową i wszystko jest wspólne. Colt, lat 34, mieszka z mamą i wszystko, nawet pieniądze są wspólne. Moja prywatna opinia, która też widzę, że powtarza się w internecie przez ludzi, którzy to oglądają. Mężczyzna 34 lata chce wziąć ślub z kobietą, mieszkać razem i tak dalej, ale w tym całym związku jest też mamusia. Bez pozwolenia mamusi nic nie można. That is fancy, but cost less. Oh my God, it's real beautiful. So beautiful and comfy. Personally, Cody don't give me the credit card yet, but he told me that I can't buy anything that I want if I am with Deb. Colt and I have a joint credit card and a joint bank account. And we started this bank account when he was 14 years old, and we've had it joint ever since. And I'm responsible for his money and I'm not gonna spend it without his okay. No dobra, wiem, że wiele z Was bardzo często nie lubi, jak ja daję swoje zdanie, tylko chcecie, żebym tak neutralnie opowiadała o tej parze. Ale tu jest ten kanał! To jest ten kanał. Na moim kanale, jak mówię o różnych dramach czy wizie na miłość, lubię też dawać to, co ja myślę, moją stronę. To nie jest tak na boku, jak ktoś mówi, że o, bo twój filmik jest jednostronny. Nikt nigdy nie powiedział, że moje kanał to jest po prostu jakiś serwis informacyjny. Wykładam Wam na talerz to, co znalazłam, to, co oglądałam, to, co wiem, ale też daję Wam swoją opinię. Jeżeli nie chcecie, żebym nadawała swoją opinię, to koniecznie napiszcie na dole i zobaczymy, ile osób chce, a ile nie chce i może po prostu zmienię się na kanał informacyjny i nie będę Wam mówić, jaka jest moja opinia. Larisa w ogóle uważała, że Colt jest bardzo skąpy, można by powiedzieć. Bardzo uważnie patrzyła, co wydaje pieniądze, no oczywiście dyskutowała z mamą na temat tego, co będzie wydane. Jej to nie pasowało, cały czas mówiła, że jest skąpy. Larisa kłóciła się z Debbie, z Coltem, z jego całą rodziną. Each other. I don't understand that. You do because you want to competition to me. You I don't want to be competition. I'm his mother. Why would I want competition? Go to toilet. It's clean. Why? Cooking and cleaning. It doesn't take that long during the day. It doesn't. You sleep all day. I sleep. Who clean the house, Debbie? Who watch cartoon all day? Sorry. You are so mean to me. Our marriage is like this because of you. I am concerned about this relationship. I don't think that they love each other. I don't think that they are good for each other. It's just for his money, period. You better love him, dude. I swear to God. But I we'll want to put my head down for someone to control me. Wonderful. Because he deserves better. He deserves better. Stop it. Welcome. Good luck. Good luck. Don't come in here, sweet. It's bullshit. Everyone that's against me, you are not fictitious. My way, okay? You don't know who what is love is or what die. Respect.
I jakimś cudem i tak doszło do wesela, słuchajcie. I tak doszło do wesela, zadowoleni, wszystko super. Ale słuchajcie, jak ten program wrócił do telewizji i była ta cała część Happily Ever After. Niestety nie nacieszyli się jakoś długo sobą nawzajem, ponieważ w kłótniach doszło do tego, że Larisa bywała agresywna, no i Cole zadzwonił po policję. No i Larisa była po prostu aresztowana. I słuchajcie, w ciągu roku, który spędziła w Ameryce, była aresztowana 3 razy. Lepsze jest to, że Cole często mówi o tym także o jej, ona była aresztowana, ale to on i jego mama dzwonili po policję, właśnie mówiąc, że ona nie mogła panować nad sobą i że tak naprawdę to oni dzwonili na policję, żeby ona sama sobie nic nie zrobiła, bo była tak agresywna. Więc tutaj na linii stała cała zielona karta Larisy i to, czy nie deportują jej z powrotem do Brazylii. Jednak udało jej się zostać, słuchajcie, ale udało jej się zostać i powróciła ona do show jako singielka, której w ogóle nie poznaje. Słuchajcie, dziewczyna wydała $22,000 na operacje plastyczne. Dziewczyna, która wcześniej moim zdaniem była ładną, bardzo dobrą sylwetką dziewczyną, a teraz ma wszystko zrobione. Zrobiła sobie piersi, zrobiła sobie liposukcję, tak się mówi po polsku, to odsysanie tłuszczu. Zrobiła sobie pośladki, zrobiła sobie usta, zrobiła sobie nos, botoks. Czego ona nie zrobiła? Zrobiła strasznie dużo różnych rzeczy i podobno zarobiła na to sama przez stronę Cameo. Strona Cameo to jest strona, na którą wchodzą różni celebryci, youtuberzy i możecie, i tak, oni się tam logują, a wy możecie zapłacić daną sumę za personalizowany filmik od nich, jakieś życzenia czy coś, jakieś tam do minuty to chyba trwa, jeżeli nie mniej. I podobno ona zrobiła te wszystkie pieniądze sama na te swoje wszystkie operacje. I słuchajcie, jest do niepoznania. Jest do niepoznania. Jest zupełnie, no, jak ja to zobaczyłam, to mówię do Darena, czy to jest Larisa? Przecież ona wszystko ma zmienione, wszyściutko, wszyściutko. No i Larisa szuka nowego mężczyzny. Miała jakiegoś tam chłopaka przez pewien czas, z którym chyba do końca nie wyszło. No i poszukuje dalej kolejnego mężczyzny. Mimo, że do końca Coltiego nie zostawiła. Koleżanka Larisy załatwiła jej tak zwaną ślepą randkę, gdzie na ślepo ona wraz i mężczyzna idą na randkę, nie wiedzą o sobie praktycznie nic. No on jej się spodobał, ona chyba jemu też wizualnie. No ale jak zaczęły jej zadawać różne pytania i powiedziała ona, że była aresztowana i tyle razy i że ma również dzieci w Brazylii. I tutaj stop, słuchajcie, tutaj stop, bo ja nie wiedziałam, że ona ma dzieci. I słuchajcie, wyszukałam, że ma ona 2 dzieci w Brazylii, które tam zostawiła, ponieważ jedno dziecko jest pod pełną opieką ojca, a drugie, które jest z innym mężczyzną, ona nie mogła finansowo sobie dawać rady, więc jej ciocia zaadoptowała to dziecko. I Larisa powiedziała w pewnym wywiadzie, że dzieci są bardzo małe i ona nie chce je tutaj wkręcać w tę dramę i w to wszystko, co się dzieje, dlatego o nich nie mówiła. Ale dla mnie to jest pominięcie bardzo dużego jakiegoś takiego szczegółu. No, kobieta zostawiała 2 dzieci w Brazylii, przyjechała do Ameryki, szuka mężczyzny, wszystkie operacje plastyczne i tak jakby w ogóle ma gdzieś te dzieci. I ja wiem, że my nie znamy całej sytuacji, że można po prostu zarobić i wrócić, ale powiem wam, że moje pierwsze wrażenie jest takie, że ona po prostu ma gdzieś, że ona po prostu żyje teraz dla siebie. Dzieci, wiecie, jedno jest z ojcem, więc jest z rodzicem, drugie jest z ciocią, ma dobrze i tak dalej. I ona po prostu jakby, wiecie, umyła ręce od tych dzieci i koniec. Nie wiem, ja jako mama, sama mam 2 dzieci, jak można tak postawić siebie na pierwszym miejscu po tym, jak się zdecydowało mieć te dzieci i po prostu je zostawić i pojechać żyć swoim American Dream, że tak powiem. No, powiedzcie mi, co wy myślicie. Ja wiem, że sytuacja może być różna i może być różnie i inaczej i to wszystko są tylko jakieś przypuszczenia z mojej strony, ale strasznie jest to słabe, więc po tej pierwszej randce z tym mężczyzną chyba mu nie zapasiło, ponieważ wysłał ją do taksówki i powiedział, wiecie, sayonara, super randka, no bo chyba mu niestety nie pasowało, że może nawet nie dzieci, tylko to, że była ona aresztowana tyle razy przez swojego byłego męża. Dive deep into her children. Don't think she was quite comfortable explaining that whole situation. But the fact that she's been arrested 3 times was quite shocking to me. And I'm not one to judge. Certainly not my preference. Colt za to znalazł sobie nową dziewczynę. Uwaga, szok, horror, kolejna Brazylijka, która nazywa się Jess. Przemiła dziewczyna, przynajmniej na pierwsze wrażenie. W tej kolejnej wersji Wizy na miłość, co się stało dalej, widać, jaki Colt jest manipulacyjny. Manipuluje strasznie swoimi kobietami i może tu jest coś więcej. Może to nie jest to, że Larisa była taka zła, tylko może coś jest z nim nie tak, słuchajcie. Bo była sytuacja, że Jess spotkała się z koleżankami i był też Colt. Koleżanki zaproponowały, żeby wyjść na imprezę brazylijską wraz z Coltem. Colt powiedział, nie, ja chcę iść do hotelu, jestem zmęczony. Jess powiedziała, ja chcę iść z Coltem.
koleżankami. Colt powiedział, ja nie chcę, żebyś ty szła z koleżankami. A ona mówi, ale ja chcę. Ale on powiedział nie. I w sposób, w jaki on się na nią patrzył i mówił jej imię, i mówił Jess, było już tak manipulacyjne, że szok. Skończyło się na tym, że Jess stwierdziła, nie, dobra, wiecie co, dziewczyny, to nie, to ja po prostu pójdę z Coltem, no bo jesteśmy w mieście, którego on nie zna, bo oni byli spotkać te koleżanki w jakimś innym, nie w Las Vegas, więc oni byli razem w hotelu i on tam jeszcze nigdy nie był. Ale w momencie, w którym wchodzą do taksówki, Colt mówi do kamery, że wygrał. Jess, Give me alone. I felt great. Jess decided to come back with me to the hotel and I win. Tę manipulację po prostu, że on dokonał swego. Nie wiem dlaczego, nawet gdyby był zmęczony, mógł pójść z nią na godzinę, dwie. Ona by pewnie, przynajmniej wiecie, jakiś taki kompromis, że idziemy tylko na trochę, nie musi od razu balować do białego rana, prawda? Ale to było po prostu nie, robimy tak jak ja chcę i tyle. I dziewczyna tak zrobiła, słuchajcie. Ona wydaje się być przemiła. Bardzo poruszyło ją też to, że on swojej mamie nie powiedział o tym, że jest właśnie z nią w związku. No ale jego mama też nie jest wielką fanką wybranek swojego ukochanego syna, ponieważ przed Larissą miał jakąś inną Brazylijkę, teraz Larissę i teraz Jess, no i ona wszystkich maluje tym samym pędzlem, że Brazylijka to musi być szalona. Więc słuchajcie, ona nie wiedziała o tym, że Colt jest z Jess. Jednak po powrocie do Las Vegas powiedział on swojej mamie, która nie była zbytnio zadowolona i stwierdziła, że ona na pewno chce tylko zieloną kartę i nic innego. A jeżeli chodzi o Jess, to wydawała się być naprawdę przemiła. Jej wiza miała się niedługo skończyć, więc zaproponowała ona: hej Colt, czemu ty nie przyjedziesz do mnie do Brazylii? Poznasz moją rodzinę, wydaje mi się, że jesteśmy w poważnym związku i fajnie byłoby podjąć kolejny krok. Więc bardzo fajnie, więc chyba dała znać, że wcale nie zależy jej tak bardzo na tej zielonej karcie, tylko faktycznie zależy jej na Colcie, ponieważ powiedziała, słuchaj, możesz przyjechać do mnie. Później mówi ona też, że wcale nie musimy mieszkać w Ameryce, możemy mieszkać w Brazylii. I słuchajcie, Colt jedzie. Colt jedzie do tej Brazylii z mamą. Zabiera mamę, jedzie do swojej dziewczyny poznać jej rodzinę wraz ze swoją mamą, która nigdy nie była za granicą i akurat ten moment wybiera, żeby polecieć razem z synkiem. Colt zajął się zamawianiem pokoi na wyjazd do Brazylii i słuchajcie, szok, horror, wchodzi Jess, wchodzi mama Debbie i Colt i okazuje się, że wszyscy mają jedno pomieszczenie, że będzie on spał razem i ze swoją dziewczyną i ze swoją mamą. Czego ja się naczytałam w internecie, co ludzie mówią? Mówią straszne rzeczy po prostu na jego temat, że dorosły mężczyzna, wszędzie ta mama, że może niech on weźmie ślub z tą mamą, po prostu ona jest zawsze przy nim, zawsze on robi wszystko, co ona chce, ona jest po prostu zawsze tam. We're all staying with you. Right now I'm done. Hello? I just want to bed. I'm almost 70 years old. Just got to Brazil and Debs are regramping. And now we're done. Wow, look at this. One room for everyone? Well, there's kind of two rooms. I only booked one hotel room. I thought I was getting a larger suite than it was. I guess something was lost in the translation. I don't know what Colt was thinking when he only got one hotel room for the three of us. It's not a good thing. It's none of my business what he wants to do, just like if I had a man in my room, I'm sure he wouldn't want to hear me have sex. I że nie poszedł on zmienić tego pokoju na dwa. Tylko no, niech będzie tak. Jedyny wyjazd, chcecie być sami, dopiero się w jakiś tam sposób jeszcze poznajecie, poznajesz jej rodzinę i musiałeś wziąć ze sobą mamę. No wiecie co? I jeszcze w tym samym pokoju. Więc jestem ciekawa, jak to się z nimi potoczy, ponieważ Larissa stwierdziła, że w ogóle zadzwoni do Jess przed tym wyjazdem i powiedziała jej, że uważaj, bo mama Colta jest nienormalna, jest manipuluje po prostu wszystkimi. Ona może zrujnować wasz związek i Jess się z tym zgodziła. Po tym, jak zobaczyła, jak się jego mama zachowuje, jak oni są blisko, są aż zbyt blisko, jakby nie ma w ogóle miejsca dla dziewczyny pomiędzy mamą a Coltem. Jak Debbie ją zaatakowała, że na pewno chodzi ci o zieloną kartę i czy ty co tam z twoją wizą i tak dalej, a już w ogóle tak się wściekła, jak Jess powiedziała o tym, że mogą mieszkać w Brazylii, że jej to nie przeszkadza. Więc to jest taki miłosny trójkąt pomiędzy Coltem, jego mamą, a Jess. No i jeszcze Larissa co jakiś czas wbija, żeby powiedzieć, jak to jest. Co myślicie na temat tej pary? Powiedzcie mi. No ja nie wiem, to jest jedna z moich ulubionych par pod względem rozrywki. Po prostu oglądam ich i buzia mi się cieszy, bo tak mnie śmieszy to wszystko. Takie programy mają zapewnić nam rozrywkę i to mi zapewnia rozrywkę, słuchajcie.
Proszę bardzo, jedna z moich ulubionych historii miłosnych tutaj pomiędzy Larisą, Coltim, policją, Debbie a Jess. Pamiętajcie, żeby też subskrybować mój kanał, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Obserwować mnie na Instagramie, też by było fajnie, gdybyście mnie obserwowali, tam się do Was odzywam praktycznie codziennie. Pokazuję Wam też różne inne strony mnie, ponieważ jeżeli jesteście tutaj nowymi widzami, to pewnie kojarzycie mnie z dram. Odeszłam trochę od vlogów i lifestyle'u, który był u mnie kiedyś bardzo popularny i teraz na Instagramie bardziej jestem taka lifestyle'owa, więc zapraszam Was też tam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!